Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiejszy liturgii słowa Bóg zwraca się do człowieka: idź i głoś prawdę, idź i głoś Ewangelię. To wezwanie Bóg kieruje do każdego z nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynkę. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Kto? Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co sprzeciwia się tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan Betel, rzekł do Amosa: widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego. Oto słowo Boże. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Oto ogłasza pokój.
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występku według bogactwa Jego łaski. Strząsze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam poznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. To, co w niebiosach i to, co na ziemi. Oto Słowo Boże. I on poszedł do swoich rodaków i wzywał ich do nawrócenia,
aby zerwali z grzechami. Amos przez wiele lat nocami siedział przy namiocie, patrzył w gwiazdy, patrzył w kosmos, podziwiał wielkość Pana Boga i w przyrodzie rozpoznał wielkość i mądrość Boga. I tego prostego człowieka, Amosa, Bóg wysyła do narodu wybranego. Idź i głosi prawdy Boże. Idź i wzywaj do nawrócenia. Człowiek przemawia w imieniu Boga, przemawia do człowieka. Przemawia do swoich najbliższych, do swoich rodaków. Jak słyszymy, rodacy nie przyjęli Amosa, ponieważ Amos przemawiał do władz, do rządzących. Amos przemawiał nawet do władcy, do króla. Dlatego byli z tego niezadowoleni. Oskarżyli go przed królem, że on spiskuje przeciwko władcy. Dziś byśmy powiedzieli, że politykuje. I jak słyszymy, władca Izraela powiada, wynoś się, proroku. Nie chcemy Ciebie słuchać, nie przemawiaj do nas w imię Boga. I Amos przez swoich rodaków został wyrzucony. Czasami widząc niesprawiedliwość wokół nas, mamy pretensje do Pana Boga. Dlaczego to Pan Bóg od razu nie karze, czy nie nagradza? Bo Pan Bóg stworzył nas do wieczności. Pan Bóg ma nie tylko życie ziemskie, ale ma wieczność. I prawdziwa sprawiedliwość będzie dopiero w wieczności. Ostatnie słowo należy do Boga, ale należy w wieczności. Możemy postawić pytanie, dlaczego Amos został wyrzucony przez swoich rodaków? Dlaczego nie chcieli go słuchać? Przecież nikomu nic złego nie uczynił. Dlatego, że zło nazywał po imieniu. Dzisiaj również człowiek nie chce słuchać prawdy, nie chce znać prawdy o sobie i o świecie. W dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że Jezus Chrystus, wysyłając swoich uczniów, wysłał ich po dwóch, bo będą trudności, a we dwóch jest łatwiej. Jezus Chrystus zaznacza, że będą niezrozumiani, że będą odrzuceni. I Chrystus powiada, jeśli was nie przyjmą, nie chcą słuchać, wychodzą, strząśnijcie proch z nóg waszych. Popatrzmy, jak człowiek, jak ludzkość przyjmuje proroków. Ja przyjmuję tych, którzy przemawiają w imieniu Pana Boga. Na przełomie Starego, Nowego Testamentu żył wielki prorok, mąż Boży, Jan Chrzciciel. Głosił orędzie nawrócenia. Ale został ścięty mieczem, bo śmiał upomnieć władcę. Syn Boży Jezus Chrystus przyszedł przez ziemię dobrze czyniąc, uzdrawiając, wskrzeszając, rozmnażając pokarmę, ale wzywał do nawrócenia, głosił Ewangelię i swoi rodacy przybili Chrystusa do krzyża. Największy z apostołów Paweł za głoszoną prawdę został ścięty mieczem. I nasze pokolenia, nasze czasy, ksiądz Jerzy Popiełuszko, za głoszoną prawdę, za godność człowieka, został przez swoich rodaków skazany na śmierć. Został uśmiercony. Dlaczego człowiek skazuje proroków na śmierć? Człowiek i dawniej, i dziś nie chce słuchać prawdy. Nie chce słuchać prawdy o sobie. Dlatego skazuje głosicieli prawdy na śmierć. Dzisiejszy los proroków podobny jest do proroka Amosa. Również dzisiaj nie chcemy słuchać prawdy. Popatrz, idziesz cokolwiek załatwić. Idziesz w gościnę, spotyka znajomego. Jakże starasz się przypodobać? Ileż słów, ileż komplementów wypowiadasz? Kłamiesz czasami, bo masz jakiś interes. Nie chcesz mówić prawdy. Popierasz zło.
popiera zło, które ten człowiek popełnia. A jesteś głosicielem prawdy. Kilka tygodni temu na łamach Rzeczypospolitej ukazał się bardzo ciekawy artykuł o skretynieniu naszego społeczeństwa. O czym ten artykuł mówi? Dzisiaj młody człowiek odrzuca kulturę polską. Dzisiaj młody człowiek odrzuca polską historię, odrzuca prawdę. Dzisiaj młody człowiek przyjmuje tylko pieniądze i seks, takie propozycje. I skretynienie społeczeństwa. Jakże oddaje rzeczywistość sam pytu. I musimy też powiedzieć ze smutkiem, że środki masowego przekazu przyczyniają się do skretynienia naszego społeczeństwa. Popatrz, ileż tam jest obel, ileż wyzwisk, ile kłótni. Dzisiaj człowiek ślizga się, omija prawdę, żyje w kłamstwie. Skretynieniem naszego społeczeństwa. Biskup lubelski Józef Czyciński tak powiada. Do słów Jezusa Chrystusa, które brzmią: byłem głodny, daliście mi jeść, spragniony, daliście mi pić, trzeba jeszcze dzisiaj dodać. Byłem zniesławiony, a wy żeście stanęli w mojej obronie. Jakie to dzisiaj modne opluwanie, zniesławienie drugiego człowieka, obrzucanie go błotem. Papież Jan Paweł II, wielki pielgrzym po naszej ojczyźnie, przebywając w Olsztynie, tak powiedział: my, Polacy, przez ponad 50 lat żeśmy żyli w systemie komunistycznym, w systemie kłamstwa. System, który miał na celu kłamać. Komunizm przemija, ale kłamstwo pozostało. I dzisiaj właśnie żyjemy w świecie kłamstwa. Dlaczego walczono z Kościołem? Bo w Kościele głoszono prawdę. Dlaczego dzisiaj ośmiesza się wszystkich będących w Kościele? Bo w Kościele głosi się prawda. Dzisiaj człowiek proponuje nam kłamstwo, nie chce znać prawdy. Jeżeli ktoś słuchał z uwagą dzisiejszego drugiego czytania, to zapewne słyszał słowa: mamy być święci, nieskalani przed obliczem Boga. Co to znaczy, mamy być święci, nieskalani? Bóg wzywa każdego z nas do wielkiego wysiłku, do głoszenia Ewangelii. Na różne sposoby mamy tę Ewangelię, prawdę głosić. Opowiada mi jeden kierowca, który pracuje w biurze turystycznym, jak pewnego razu wiózł wycieczkę, pielgrzymkę, no i urzędowo włączył film, który mu tam biuro podróży zafundowało. I po pewnym czasie staje kobieta, mówi: proszę pana, my nie chcemy tego filmu pornograficznego oglądać, proszę go wyłączyć. On tłumaczy: proszę panią, ale tak mówią przepisy, klienci sobie tego życzą. Mądra kobieta przeszła przez cały autobus z pytaniem: czy chcesz oglądać ten film? Chcesz oglądać ten film? I mówi: widzi pan? Ani jedna osoba nie chce oglądać tego filmu. A pan mówi, że ludzie sobie tego życzą? Ale trzeba mieć odwagę stanąć w obronie prawdy, godności człowieka. Amos mógł żyć spokojnie. Mógł obfitować w dobra, a nawet awansować u swojego władcy, ale nie poszedł po bardzo prostej pochylni. On staje w obronie prawdy Bożej i Amos jest odrzucony, wyrzucony. I patrząc na proroka Amosa, musimy dzisiaj też powiedzieć, nasze czasy, czasy, w których żyjemy, potrzebują właśnie takich proroków, głosicieli prawdy Bożej, abyśmy wyszli z tego zakłamania, abyśmy żyli prawdą. Sobór Watykański II przypomniał nam prawdę, że wszyscy jesteśmy głosicielami Ewangelii. Jesteśmy głosicielami Ewangelii, czyli prawdy. Nie tylko kapłan.
siostra zakonna, ale jesteśmy głosicielami prawdy. Mamy obowiązek głoszenia Ewangelii. Ten obowiązek wynika z naszego chrztu i z naszego wierzchowania. Żona ma obowiązek głosić Ewangelię mężowi, mąż żonie. Rodzice mają głosić Ewangelię Bożą swoim dzieciom, przełożony na urzędzie ma głosić Ewangelię swoim podwładnym, bo takie jest nasze powołanie. Głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Głosić Ewangelię na różne sposoby. Nie tak dawno ten pan parafiarz wielokrotnie zauważył, że wiezie kapłana, mówi, proszę księdza, ja nawet w taksy, w swoim samochodzie głoszę Ewangelię, bo jak pan to robisz? A bo widzi ksiądz, ksiądz to głosi Ewangelię przez mikrofon. Kiedy wsiądzie klient do mojego samochodu, od razu włączam radio katolickie. I od tej audycji radiowej, katolickiej, rozpoczynamy rozmowę. Piękny sposób na głoszenie prawdy Bożej. Na różne sposoby. Gdzie postawi nas opatrzność Boża? W domu, w rodzinie, na urzędzie, na przystanku, na zabawie. Mamy głosić prawdy Bożej. Jesteśmy posłani przez Jezusa Chrystusa. Głosić Ewangelię to nie tylko głosić ją słowem, ale głosić Ewangelię to znaczy głosić ją naszym życiem. Pamiętaj, że skoro jesteś chrześcijanką, jesteś chrześcijaninem, jesteś chodzącą Biblią. Jesteś chodzącą Biblią. I mąż, patrząc na życie żony, powinien czytać Biblię. Patrząc na jej życie. Dziecko, patrząc na życie rodziców, powinno czytać Biblię, bo postawa ojca, matki to jest postawa Biblii. Czy jesteś czytelny dla swoich bliskich? Czy jesteś głosicielem Ewangelii? W Kościele nie ma miejsca dla aktorów. W Kościele jest miejsce dla chrześcijan. Dobrze wiemy, co pełni aktor. Aktor do kogoś się tytuł podarnie, aktor kogoś naśladuje. My w Kościele mamy być uczniami Jezusa, głosicielami Ewangelii. Nie aktorami, ale uczniami Jezusa Chrystusa. Mamy innym swoją postawą dawać Jezusa Chrystusa. Mamy innych prowadzić do domu Ojca. I mamy trudzić się, aby nigdy nikogo nie gorszyć i aby nikogo nie prowadzić na zatracenie. Bo to nie jest zgodne z naszym powołaniem. To do nas Chrystus powiada, idźcie, oto ja was posyłam. Idźmy i słowem, i czynem głośmy Ewangelię Bożą. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Pani Ziemi. Wszystkich rzeczy widziałem. Jest zgodzony przez wszystkich.
moich trud zapewnił im szacunek i godziwą zapłatę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za mieszkańców Konstantynowa i przybyłych na uroczystość gości, aby Bóg darzał ich swym błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, aby Matka Najświętsza wspierała ich działalność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świętej pamięci Andrzeja, Genowefę i zmarłych z rodziny Milczanów, aby aniołowie pańscy wprowadzili ich do raju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby ziemskie troski nie zagłuszyły w nas Słowa Bożego. Przyjmij, Boże, nasze pokorne prośby, daj światu przebaczenie i pokój przez Chrystusa Pana naszego. Śpiew Twoją, Panie Jezu, wyznaj
Pamiętaj także naszych zmarłych, braci i siostrach, którzy zaznali za dzieło zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce doszli z tego świata. Dopuść je do oglądania Twojej światłości. Prosimy się, aby zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętą Elżbietą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszechna cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą, odprawioną w naszych intencjach, za co bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi, księdzu wikariuszowi i nieobecnemu księdzu kanonikowi. Pozwólcie Państwo, że w imieniu mieszkańców naszej gminy oraz organizatorów dzisiejszego święta powitam gości w osobach. Księdza Mieczysława Milczarczyka, proboszcza naszej parafii. Księdza wikariusza Bogdana Kozłowskiego. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego, pana Przemysława Litwiniuka. Witam starostę Bialskiego Tadeusza Łazowskiego. Witam pana Edwarda Tymoszyńskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Witam Mariusza Kostkę, wicedyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie, a jednocześnie przewodniczącego zarządu Bialsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Witam pana Mariusza Nazaruka, kierownika sekcji prewencji Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim. Witam dyrektorów gminnych ośrodków kultury przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam pana Stanisława Jakimiuka, dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Lublinie. Witam pana Krzysztofa Piotrowskiego, kierownika oddziału tego zarządu w Białej Podlaskiej. Witam panią Krystynę Beń, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. Witam panią Krystynę Czyżewską, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Witam panią Zofię Król, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Witam kolegów wójtów, obecnego tutaj wójta gminy Tuczna, kolegę Zygmunta Litwiniuka. Na pewno jest z nami Krzysio Iwaniuk, wójt gminy Terespol. Witamy go serdecznie. Witam pana Zygmunta Króla, prezesa Bialskich Wodociągów i Kanalizacji. Witam pana Zbigniewa Mosia, dyrektora firmy Geoplan Białej Podlaskiej. Witam panią Annę Korszeń, dyrektora firmy Interbroker Białej Podlaskiej. Witam byłego kuratora oświaty, a obecnie dyrektora zespołu szkół przy cechu rzemiosł Białej Podlaskiej. Osobę, która zawsze z przyjaźnią patrzyła na gminę Konstantynów. Między innymi nowy obiekt szkoły to jest też duża cegiełka pana Mieczysława Maciejczyka. Witamy serdecznie. Witamy dyrektora cechu pana Edwarda Czecha. Witam radnych powiatowych, radnych Rady Gminy Konstantynów z przewodniczącym panem Romanem Kuciem na czele. Witam pana Stefana Banacha, byłego przewodniczącego Rady Gminy. Witam przedstawicieli mediów. Witam sołtysów wsi oraz przedstawicieli związków i stowarzyszeń z terenu gminy. Witam dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji funkcjonujących na terenie gminy. No i oczywiście nie przywitałem jeszcze bardzo jednego zaszczytnego gościa, mianowicie pana Janusza Filipiuka, dyrektora KRUS Biała Podlaska. Przepraszam bardzo. Pragnę bardzo serdecznie przywitać tych, którzy nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska, przyjaciół, znajomych, osoby towarzyszące, czyli panie i panów. Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego w imieniu organizatorów witam wszystkich zgromadzonych. Życzę dobrej zabawy, miłych wrażeń oraz przyjemnego spędzenia czasu. Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia atrakcyjnych programów przygotowanych przez zespoły artystyczne. W roku bieżącym imprezę naszą uświetni koncert zespołu Baxel, kapela podwórkowa Ojra Ojra i zabawa z zespołem Szafir. Za chwilę odbędzie się konkurs zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
pod hasłem Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym. Prawdopodobnie są bardzo atrakcyjne nagrody, także zapraszamy do konkursu. Około godziny 16 ma być przeprowadzony konkurs przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Też zapraszamy do udziału. Serdecznie zapraszam wszystkich do obejrzenia prezentacji twórców ludowych, pokazu sztucznych ogni, skorzystania z innych oferowanych atrakcji, m.in. loterii fantowej przygotowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, pokazu sprzętu wykorzystywanego przez Straż Graniczną z placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim. Zapraszam do stoisk firm prezentujących swoje wyroby. Szanowni Państwo, duże ukłony kieruję w stronę sponsorów. Lista ich zostanie przedstawiona w trakcie części artystycznej. Pomimo trudnej sytuacji, odczuwanego już przez wszystkich kryzysu gospodarczego, strat wyrządzonych przez niesprzyjające warunki pogodowe, po raz kolejny nie zawiedliście nas Państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc i zrozumienie. Wasza ofiarność spowodowała, że dni Konstantynowa mają taką oprawę. Pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim za trud i wysiłek wniesiony w organizację naszego święta. W sposób szczególny dziękuję pani sekretarz Elżbiecie Łazowskiej za ogromne zaangażowanie w przygotowaniu naszych uroczystości. Dziękuję pracownikom samorządowym za zadbanie o ład, porządek, przygotowanie części kulinarnej tegorocznego święta. Dziękuję pracownicom kultury za przygotowaną oprawę kulturalną imprezy. Słowa wdzięczności kieruję w stronę pracowników Unijnej Szkoły Kształcenia Indywidualnego. Powiem, że gościnnie korzystamy z ich wydzierżawionej części obiektu i parku. Dziękuję wszystkim za każdą cegiełkę włożoną w przygotowanie 10 dni Konstantynowa. Dalsze prowadzenie uroczystości przekazuje dyrektor Gminnego Centrum Kultury, pani Teresie Bartosiewicz, a wcześniej witamy bardzo serdecznie księdza kanonika Władysława Procka. Czcigodni księża, panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni państwo, mogę chyba po tym powitaniu powiedzieć, drodzy przyjaciele Konstantynowa, naszej gminy, takie uroczystości skłaniają do pewnych refleksji, do tego, jak wyglądały nasze miejscowości, jak wyglądają, jakie są zamiary i plany. Słuchając się słowa wójta, wczorajsza uroczystość to taki wymowny sygnał czy wkład do przyszłości właśnie naszych gmin. To przede wszystkim stawianie na nowoczesność, na modernizację, na rozwój. Szanowni Państwo, stało się to już pewną tradycją, że poszczególne nasze miejscowości, gminy obchodzą swoje święta. Konstantynów należy do jednych zawsze wybijających się, czy będących w czołówce, jeżeli chodzi o pewną aktywność. Tak jest również z obchodami tych uroczystości. To bardzo ważne, aby można było się tak pięknie ogromadzać, spotykać i aby też społeczeństwo miało pewną świadomość tego, jak wiele zostało dokonane w tak krótkim czasie, uwzględniając ten szybki rytm życia i te przemiany, które nam towarzyszą. Ten rok jest bogaty w różne rocznice. Takie ważne rocznice to 10. rocznica wstąpienia Polski do NATO, do Paktu Północnoatlantyckiego oraz 5. rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej. Świętowaliśmy 10. rocznicę utworzenia powiatów, chociaż w historii południowego Podlasia nie jest to może takie wielkie wydarzenie, bo mieliśmy województwo, straciliśmy właśnie bardzo, bardzo wiele, myślę, ale w ramach Polski Powiatowej również realizujemy wiele przedsięwzięć. Szanowni Państwo, za rok będzie również bardzo ważna data dotycząca samorządów gminnych, naszych miast i gmin. To 20 lat od pierwszych wyborów samorządowych i wielkich przemian, które się dokonały właśnie. Jest chyba jedyna z nielicznych tak udanych reform, które zmieniły Polskę. W wspaniały sposób wyzwoliły wielką aktywność społeczną. Ludzie poczuli się ważni, potrzebni i dano im pewne instrumenty do tego, aby podejmowali działania. Szanowni Państwo, to jest moja gmina. Tu się urodziłem, tu się wychowałem.
wyjechałem na edukację i wybrałem właśnie tą małą miejscowość tu. Związałem się z, to była pierwsza moja praca właśnie w tym obiekcie. Rozpocząłem pracę jako nauczyciel, później byłem dyrektorem. No i dwie kadencje, przewodniczenie Rady, Rady Gminy, Sejmiku Samorządowego. Jestem trzecią kadencję również radnym do powiatu, wybieranym właśnie przez was. To też jest jakby okazja, aby wszystkim państwu tutaj obecnym serdecznie podziękować za te wiele lat współpracy, wiele lat takiej aktywnego działania tu na miejscu, ale również i w naszym dawnym województwie i obecnie w naszym powiecie. Gmina Konstantynów jest znana z gospodarności, z takich ludzi o wielkim sercu, o aktywności. My nie mamy tutaj ani wielkich zakładów, ale mamy wielkie ambicje i mamy tutaj jakieś takie ambitne plany do tego, by być zawsze w czołówce. I to się udaje za sprawą władz samorządowych, za sprawą wójtów, wcześniejszej pani Stanisława Cymińskiego, Romualda Morskiego, przewodniczących, radnych, sołtysów, wszystkich, którzy aktywnie działają. Szanowni państwo, żyjemy w takich bardzo interesujących czasach, gdzie są bardzo duże oczekiwania, gdzie bardzo wiele się robi, ale potrzeb jest dużo więcej niż możliwości. Chociaż tempo zmian jest bardzo duże. To jest też jakby sygnał do wyzwań. Chciałbym też podkreślić, jak ważną rolę odgrywa nasza wspaniała kultura ludowa. Nasze sympatyczne panie, które uświetniają nam uroczystości, ale mamy też wspaniały chór parafialny. Mamy też wielu utalentowanych ludzi, którzy dzisiaj prezentują swoją twórczość. Nie są to wszyscy, także na taką małą gminę jest naprawdę powód do wielkiej dumy i satysfakcji. Dzisiaj mówię o Konstantynowie, bo tu się urodziłem, wychowałem. Jestem z tego bardzo dumny, ale jednocześnie jestem starostą powiatu i w skład powiatu wchodzi 19 samorządów. I te zmiany, które się dokonały, z dumą też można podkreślić, że w naszych miastach i w naszych gminach jest podobnie. Nasz powiat jest jednym z większych powiatów w Polsce, największym w województwie, ale też chciałbym podkreślić to, że jest jednym z najlepszych w województwie i myślę, że jednym z liczących się w kraju. Nie tylko ze względu na terytorium, ale na aktywność i na podejmowane decyzje. I chcę to podeprzeć pewnymi faktami. W roku bieżącym, jak również w roku 2010, wydamy około 40 milionów złotych na drogi. Uczestniczymy w dużych projektach unijnych i tutaj powtórzę za panią wojewodą, z którą niedawno żeśmy się spotkali, że powiat bialski jest w czołówce województwa, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Mamy miłą informację, która jest z piątku, że razem z powiatem parczeskim, lubartowskim, radzyńskim otrzymaliśmy pozytywną decyzję odnośnie finalizacji internetu szerokopasmowego, tak zwanego w paśmie WiMAX. I to jest, proszę państwa, wielka przyszłość dla naszego terenu. To jest lepsze komunikowanie, to jest lepsza łączność. To jest wielka inwestycja na poziomie 12,5 miliona złotych, z czego 60% będzie dotyczyło gmin i powiatu bialskiego. To jest tylko jedna ścieżka, jeszcze będziemy aplikować poprzez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, czy tam się jakby załapiemy, mówiąc w żargonie młodzieżowym, i która opcja będzie dla nas korzystniejsza. Ale na dzień dzisiejszy już wiemy, że ta linia z Ministerstwa Gospodarki zakończyła się dla nas pozytywnie. Budowa drogi do Stadniny, budowa drogi na Rakowiska to dwie inwestycje za kwotę powyżej 6 milionów złotych. Inwestycja w Kijowcu i most w Kijowcu, jak również 5 km drogi na terenie gminy Biała Podlaska i Zalesie, to inwestycja na poziomie 17 milionów złotych. A więc olbrzymie pieniądze. Mamy jeszcze jeden wniosek złożony w e-urząd, to jest informatyzacja miast, gmin i powiatu na kwotę 6,5 miliona złotych. Jest
liczymy też, że będzie on pozytywnie zrealizowany. Nie chciałbym zamęczać tymi cyframi, są jeszcze inne projekty, ale to świadczy też o takim dynamizmie i reagowaniu takim elastycznym na potrzeby naszych mieszkańców. Korzystając z okazji, na co dzień mamy przyjemność i wielką radość współpracować z większości tu obecnymi osobami. Chciałbym w imieniu władz powiatu przekazać jak najserdeczniejsze podziękowania za te wspólne działania, bo to właśnie praca zespołowa daje takie efekty. No, ważni są liderzy, ale bez takiej atmosfery, zgody, współpracy i takiego wspólnego współdziałania na pewno tego byśmy nie osiągnęli. W sposób szczególny chciałbym podziękować za wiele lat służby i pracy naszym kapłanom, księdzu kanonikowi Władysławowi Proszkowi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ksiądz kanonik dawał nam ślub i musimy razem wytrwać, bo w następnym roku będziemy mieli 25 lat, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy się tutaj jeszcze nie spotkali. Księdzu proboszczowi Mieczysławowi Milczarczukowi za wiele lat obecności i za tą wspaniałą atmosferę, która towarzyszyła nam, bo przez dwie kadencje byłem przewodniczącym Rady i wiele nam się wspólnego udało zrobić na rzecz naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że ksiądz Bogdan również tu będzie miał dobry czas i zrealizuje wiele cennych swoich pomysłów. Wszystkim Państwu, którzy mieli wpływ, mają i myślę, że będą mieli, chciałbym serdecznie podziękować i życzyć wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu staroście, panu wójtowi. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność rozpocząć prowadzenie części artystycznej 10 dni Konstantynowa. Uprzednio kłaniając się gościom zgromadzonym w pięknym Parku Platerów, którzy nie szczędzili wysiłku i czasu, aby uświetnić swoją osobą to nasze 10. jubileuszowe święto gminy. Dziękuję wszystkim za przybycie. Pan wójt gminy zapoznał Państwa z atrakcjami, jakie przygotowano jeszcze na dziś. Życzę wielu miłych przeżyć i dobrej zabawy. Przypominam, że obok tutaj w Parku Platerów są stoiska z pracami, wystawami twórców i uczniów oraz stoisko Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, gdzie można nabyć materiały promocyjne o gminie, parafii i książkę wspomnianego już tutaj kilkakrotnie księdza kanonika, książka z kazaniami i opisaną pielgrzymką do Ziemi Świętej. A część artystyczną rozpocznie grupa taneczna Ladies. Członkiniami grupy są uczennice szkoły podstawowej w Konstantynowie, które bardzo lubią tańczyć. Ladies pracują pod okiem pani Małgorzaty Adach od 4 miesięcy. Dziewczęta zadebiutowały w czerwcu 2009 roku, występując m.in. w powiatowym przeglądzie zespołów tanecznych w Terespolu, gdzie zostały przyjęte przez jurorów z zainteresowaniem i z dobrymi rokowaniami na przyszłość. Życzę, aby ich praca przynosiła efekty w postaci nagród na znaczących imprezach tanecznych. Bardzo proszę, grupa Ladies, to jest pierwsze wejście, bo dziewczęta przygotowały 3 układy taneczne, a ta pani, która właśnie idzie za dziewczętami, to jest pani Małgorzata Adal. Dziękuję bardzo, że przyjechała do nas pomimo wakacji. Bardzo proszę, grupa Ladies. What's greased lightning? It's a moment, it's a moment, oh yeah. We talking, you and church and club and chrome, and oh yeah. Rock in the morning, rock in the morning. In the 4-speed of a floor, that we're waiting at the door. You know that any shit really get less than 10 years light. About music, music, music. Trust the DJ. Music.
Zamieszkały Gnojno. I piąte miejsce Pajor Waldemar zamieszkały Kolonia Komarno. Dziękuję. Dziękujemy organizatorom, nie panu Wójtowi, panu przewodniczącemu,
jeszcze raz i gratulujemy dla chętnych rolników, którzy przystąpili do konkursu i brawa dla tychże rolników. Dziękujemy za uwagę. Ja myślę, że uczestnicy też bardzo dziękują za nagrody, bo myślę, że warto.
Dosyć różnorodny, bo dziewczyny grają i śpiewają. Proszę Państwa, a teraz będzie przed Państwem występował zespół taneczny Flash Mini. Flash Mini to jest grupa prowadzona, to jest grupa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, prowadzona przez panią Magdalenę Wieczorek. Zespół działa
właśnie już drugi rok, jest młodszym bratem zespołu Flash. Ma na swoim koncie trzecie miejsce w czwartym powiatowym turnieju tańca współczesnego w Terespolu w 2008 roku i pierwsze miejsce w kategorii do lat 15 w piątym powiatowym przeglądzie zespołów tanecznych w Terespolu. Thank you.
wiadomościami zostałem dość bogato, czyli musi się popisać również, a więc zaczynam. Halo, halo! Muszę sprawdzić, czy jestem na fonii. Raz, dwa, trzy. Dobrze, zaczynam. Serdecznie witam organizatorów z panem wójtem na czele. A to już po raz dziesiąty, czyli dobrze się w naszej gminie dzieje. A więc panie wójcie, ode mnie są te oklaski. I dla rady gminy, gdzie ja to nie potrzebuję żadnej łaski. Witam serdecznie wszystkich, którzy żeście tu przybyli. Was tu obecnych, gości zaproszonych i tych, którzy z Konstantynowem przyjaźni są, będą i zawsze byli. Choć bywa różnie, nie wszystko od nas zależy. Pozdrawiam księży naszych parafii, naszych pasterzy. Pozdrawiam sołtysów z każdej wioski, także z mojej uroczej, Wólki Polinowskiej. Pozdrawiam serdecznie sponsorów, a jak wiecie, zawsze jest ich gromada. Pozdrawiam tych, których nie wymieniłem, przepraszam, ale niech będzie udana ta nasza konstantynowska biesiada. A teraz pytanie, czy wiecie państwo, skąd ja jestem? Kto wie, to proszę ręka do góry. A kto nie, to noga. A czyli wszyscy wiecie. Tak, jestem z Wólki Polinowskiej, a konkretnie z Budziszewa, gdzie tylko pola i pola, ale są tam i też drzewa. Było to dawno, ale prawdziwe. Pełna mieszkanka tej kolonii, tej dzielnicy, a było to we czwartek wieczorem. Mówi do chłopa, no czyli męża, ty tylko jedną zdrowaśkę zmów dzisiaj i spać, bo jutro pojedziemy do Janowa na rynek psia mać. Powiedzie prosiaki sprzedać. Stali co prawda oboje rano, ona wstawiła kawałek mięsiwa, zapomniała wody posolić, a ten nieborak już poszedł krowy doić. Niby kobieta, do tego żona, ogólnie baba, co rzecz wspaniała. Wyjęła to mięso, zjadła, a jemu dała ten rosół, co mięso gotowała. Jedź szybciej, bo zobacz już jak wysoko słońce. Uważaj, bo może jeszcze być gorące. On plunął do miski, no niby nie psyczy, ale tak nieraz zdarzy się, że człowiek i gębę poparzy. Choć trochę gniewie, ale razem z podwórka wyjechali do Janowa na rynek, przecież jechali, ale między Romanowem a Pawłowem była grebla, może jeszcze niektórzy pamiętają. Konina nie dała rady w tym bagnie już wozu toczyć, raptem ten chłop z woza zaczął wyskoczyć, wyprzęga, wykłada z chłobli konia i siada na niego. A baba pyta, krzyczy do niego, do cholery co robisz? A widzisz ty, durna babo, tyle mi nerwów przez ten ranek zjadłaś, chcę teraz zrobić szybkie, aby zdążyć na jarmarek. Ja pojadę sam koniem, a ty z prosiakami jedź wozem. Wszystko, co wam powiem, było aktualne i realne. Pewien Hanys, górnik, niedługo emeryt, bo był szczegarem i pracował na przodku. Za dużo dzieci jednak od baby co nocy chciał. Ta się rozgniewała i po recepcie do doktora się udała. I rzecze do niego, panie doktorze, mój stary na starość oszalał, nie daj Boże. Wiem jak kogut, by tylko grał i parę razy na noc chciał. Doktor żaleń wysłuchał, był trochę zadumany. W końcu rzecze, że pani nie ściągnie dwie zmiany. A będzie wtedy może spokojny, jak dawniej kochany. Tak też się stało, górnikowi dwie zmiany się pracowało. Po pracy wraca do domu, do żony, ale nadal chyba szalony. I rzecze do niej, oj wiesz ty babo, ja już dzisiaj nie będę się mył, nie będę jadł, bo ja taki dziś niedarobiony, że psia jego mać. Daj tylko szturchnę i pójdę spać. Ale miał zdrowie panowie, prawda? A teraz dalej życia wzięte i prawdziwe. Zachodzę do znajomego sklepu monopolowego, gdzie od dłuższego czasu pracuje bardzo miła i sympatyczna pani eksperientka. Patrzę na Rego z alkoholem i pytam, ma pani czystą? Tak, jak najbardziej, odpowiada pani ekspedientka. Mam, a więc proponuję ja dwa razy na zapleczu albo raz w parku, na stojąc, ale zrezygnowałem, proszę państwa. I dalej zdarzenie, i to nie tak dawne. Chodzę ja po rynku w Konstantynowie, tak właśnie któryś poniedziałek. Chciałem kupić no takie trampki, no czyli tenisówki. Patrzę, są, pytam, ile kosztują? A na to facet, całe 10 zł. No myślę, przymierzę i będę targować. Widzę, że pasują i są w miarę. Ale facet uparty nie chce nic opuścić, więc negocjuję i w końcu proponuję.
Dam panu 5 zł za sztukę. Pasuje? Na to pracę. No dobrze, niech będzie. A więc jak państwo zauważyli, jeszcze miły, dobry, uczciwy. Ba, może i sympatyczny. Ależ jeszcze jedną sprawę chciałbym tutaj waszej obecności poruszyć. Tym razem zwrócę się do młodzieży, do młodych małżeństw. Proszę państwa, gdyby wam się syn urodził, ale niech się rodzi jak najwięcej, tylko nie nazywajcie tak, jak jest 8 czerwca, Medarda. Bo w mojej parafii jest taki niczym prorok, który powiedział, i w tym roku też, jeśli będzie padać deszcz na Medarda, a tak było, to siano w tym roku będzie jak musztarda. Nic nie poczniem, szkoda, trzeba żałować. Tyle wysiłku, tyle pracy, takiego Medarda to nic innego, tylko wykajstrować. Tak mi tu dobrze, ale jeszcze lepiej być z wami. Niech te 10 dni konsumpcjonowa na długo zapamiętamy. Kiedyś pewien znajomy mi powiedział, Mietek, jak będziesz tak dużo mówił, jak będziesz tak dobrze robił, to przyjdzie czas, że kiedyś nie będziesz wszystkiego mógł. A ja jednak nadal może bym mi wszystko mógł, ale nieraz mi się już nie chce. Ale obiecuję, że za rok może by mi wszystko... Ale obiecuję, że za rok, jeśli tylko kochani, mili, niezapomniani zechcecie, ja tu będę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję i teraz kolejne wejście grupy Flash z Telespola. Thank you.
już taki jestem, inny brat. 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 Do zobaczenia.